Hej, siemanko ludzie. Tutaj znowu ja. Ups. Tutaj znowu Marcin. No i w co gramy? Gramy chyba w ostatniego Need for Speeda, którego można naprawdę nazwać Need for Speedem. Mianowicie, jak widzicie, Need for Speed Underground 2. Jest to pierwszy film z serii odświeżenia klasyków. Dlaczego akurat ta gra? Ponieważ ma ona już swój wiek. Można ją uznać już za klasyczną. No a to jest prawdziwy Need for Speed, to jest prawdziwa ścigałka, to jest prawdziwa gra o samochodach dla wszystkich fanów tuningu, którego już niestety zabrakło w najnowszych częściach Need for Speeda. Przejdźmy od razu do eksploracji świata. Czy mógłbym innym jeździć jak nie Nissanem 200SX, 240SX, bo to USA jest. W USA Nissan z modelu SX miał największy silnik. 2,4 litra aż. W Europie było to 2,0. Już się ruszyłem jeździć na strzałkach. A w Japonii było to 1,8 litra. Mamy na koncie aż 325 dolarów. Nie możemy za to sobie zbyt dużo zrobić. No ale możemy sobie znaleźć jakiś wyścig. Jest tutaj. Jest to sprint chyba. No i oczywiście, jak to Need for Speed, nie zabrakło naprawdę bardzo, bardzo dobrej ścieżki dźwiękowej. I nie jest to jakiś dubstep, jak to często bywa, czy jakaś muzyka elektroniczna. Jest to prawdziwy rock, metal. Nie wiem, nie słuchałem tych zespołów. Oczywiście oprócz niektórych. Niektórych mianowicie Race Against. Kto tu jeszcze był? Snoop Dogg, The Doors. No ale całościowo soundtrack z tej gry po prostu wymiata i będzie wymiatać. No tutaj mieliśmy wyścig. Dobra, akceptujemy i jeździmy. Zwykły wyścig na okrążenia. Mamy okrążenie pewnie 3. Tak, 3. Dobrze myślałem. Musimy to wygrać! Come on, bitches! Boże, ta gra jest po prostu sorry. Ta gra jest po prostu... nie da się jej opisać w kilku słowach. Przyszedłem ją już masę razy. Chyba trzeci czy czwarty raz zaczynam Nissanem. I prawie nam to wyszło. Shit happens! Burn. Początkowe wyścigi nie są trudne. Natomiast już... Później zaczynają się znacznie trudniejsze wyścigi. Dokładnie w tej ostatniej części mapy. Jakby takie przemysłowej. Dobra. Co mam zamontowane w samochodzie? Jedynie nitro chyba. Teraz oczywiście zmieniłem felgi, no bo felgi to podstawa, nie? Nie lubię takich za bardzo przerobionych bodykitów, bo to wygląda jak krowa czasami. Więc, ale niestety jest tutaj coś takiego jak rating. Visual rating to się chyba nazywa. Gdzie po prostu trzeba
auto musi być jak najbardziej rozjebane. Lipa. Wyszło jak autem z napędem naprzód. Scena się bardzo fajnie prowadzi. Ach, na wyjściu dodało mi jakieś 3 konie. Ale mniejsza. No, mamy... Nie wiem, w którym ta gra roku była zrobiona. Wydana. 2005? 2004? Nie mam zielonego pojęcia, w każdym razie wygląda ona dalej całkiem nieźle jak na swój wiek. No, w sumie kto by nie grał w Undergrounda 2? Fuck! Oh. Dobra, wyścig mamy wygrany. No oczywiście to jest zwykły rodzaj wyścigu, no ale moim ulubionym jest jaki oczywiście, no przecież, że drift. Drift oraz drag. A drag dlatego, że no drift wiadomo dlaczego, bo drift to drift, jak można tego nie lubić. A drag dlaczego? Dlatego, że kocham pierwsze dwie części Szybkich i Wściekłych, no kultowe filmy jak dla mnie, na których się wychowałem. No i oczywiście były tam przedstawione właśnie, szczególnie w pierwszej części, właśnie wyścigi na 1/4 mili, również nielegalne, no bo jakby by mogło być legalne. Dobra, to sobie przewiniemy. Nigdy tego nie czytałem, robiłem sobie potem wszystkie wyścigi przez cały dzień. Dobra, znajdźmy sobie jakiś drift może. Zobaczmy, może pewnie tego nie przejdziemy. Ach, dzisiaj po jazdach. Toyota Yaris. Muszę sobie trochę odreagować. Jeździsz pod prąd? Ja, ty to jesteś. Wow. Nie damy rady. No ale dobra. Zobaczymy, co z tym się da zrobić. Boże, ale szroty. Tak chamski taki tuning, ten lewej po lewej. Co to jest? Corolla chyba. Chyba miała... O, to jest dziwko! Chyba miała felgi od Ursusa. Trzeba się rozpędzić, bo to nie ma inaczej sensu. Oh, shit happens. Maksymalne skupienie, jak w Crysisie. Shit, jest ten drugi. No i fuck this happens, będę musiał to powtórzyć. Dobra, bitches! Daliśmy radę.
pierwszym razem. Niemożliwe. Wybór sponsora, tak. Bardzo... Gra stawia bardzo na taką... na fame, jakby w świecie samochodowych wyścigów. Nie chcę w Street Glow. Oczywiście, Delbroki, będziemy mieli nowe silniki za darmo. Żartuję. Dobra. Hey, I wanted to give you a heads up. Now that you're under contract to the sponsor, oh, sure. You've got to complete specific events to complete no your problem. Deal. You see the X icons? That's them. Get over there and tear it up. I'll talk to you later. Nie rozkazuj mi! O, właśnie Race Against leci. Dobra, zobaczmy, gdzie mamy jakiś... O, mamy drag. Nie tak. Zapomniałem, że się myszką zostawia. No i dobra. Idziemy sobie pojeździć po prostej, ale pewnie krzywej jakiejś. Chciałem sobie dawno temu kupić płytę właśnie z tą piosenką. Shit happens! No dobra, idźmy już tutaj. Chciałem sobie kupić płytę właśnie Race Against, ale... ale mama mi nie chciała kupić, bo kosztowała dużo pieniędzy. I musiałem się obejść smakiem. Kuźwa, wszyscy pod prąd jeszcze, ja pieprzę. Zawsze miałem problem z tą nawigacją. Chyba tutaj mamy jechać, nie? Chyba dobrze. I na zjazd. W sumie na wjazd. Nie, gra jest aż normalnie... może się łezka wokół kręcić. Żadne karbony, żadne most wantedy, żadne... żadne inne tego typu gry nowe, nie? Czy jakieś burnouty, czy symulatory, tak, symulatory, tak jak Forza, czy Gran Turismo nie mogą się równać z tą grą. Chociaż symulatory to inna klasa gier, no ale... to jako gra samochodowa, no... przekracza wszystkie granice. Fuck, co ja robię? A, perfect shiftów nie robię. Shit, by to happens. Dźwięk też daje radę w tunelach, słyszymy... O, oh, fuck! Myślałem, że na mnie jechał. W tunelach słyszymy taki dźwięk właśnie zniekształcony. Ale wygrałem, ludzie, ale wygrałem, spokojnie. Dobrze, że mam klatkę bezpieczeństwa, nic mi nie grozi. Tak naprawdę nie mam. No, jedna czwarta mili to nie była, no ale... Jest, tyle klikania, zamiast autosave'a wprowadzić jakiegoś. No ale nie wytykajmy tej grze błędów, bo ona jeszcze mogła. Pamiętam to. Dobra, jedziemy dalej. Co? Odblokowała nam się nowa część mapy. Jep. Czemu tu... Dobra, mamy już trochę kasy. Może trzeba by... podnieść jakoś... Albo nie, nie tak. Tu są jakieś te... są to jakieś warsztaty, tylko trzeba je odkryć.
Jedźmy właśnie tam. Tu mi się wydawało, że coś było. Może mi się tylko wydawało. No mniejsza, w każdym razie tu jest lakiernik. Ale my nie chcemy malowania. My chcemy albo performance shop, albo body shop. Tu jest wyścig. I tutaj co mamy? Nic, parking. Co jest jeszcze dobrego w tym Need for Speedzie? To, że nie ma aut typu, nie wiem, Porsche. Znaczy nie mówię, że to jest całkowicie źle, ale... No powiedzcie, jak można wytuningować Porsche? Nie da się. To jest już auto wytuningowane fabrycznie, że tak powiem. No ale na przykład tuning, nie wiem, takich samochodów jak właśnie Nissan, jak Subaru, jak Evo 8, jak Evo 9. Czy Evo 7 nawet, no to już jest coś, nie? No, podniesienie fabrycznego auta, rodzinnego prawie, do... może nie rodzinnego, za lekkie słowo, na Evo, ale do, nie wiem, do mocy, nie wiem, 700-600 koni mechanicznych, to jest to. Co? Jebniemy sobie taki niewinnego AC. No jest, visual rating. To jest trochę niepotrzebne. No to ja, jak to wygląda? No, ja nie lubię czegoś takiego, dlatego sobie będę ustawiał takie lekkie tylko zmiany. Co, side skirsy też zawalniemy. No ale brzydko wygląda. No ale... Kito. Nie podoba mi się. Dobra, spoiler z tyłu. Też taki lekki. Lekki. No nie, no bez sensu. A ten to wygląda jakoś, nie wiem... Jak od Mondeo starego. No ale mniejsza. 200, może być. Hot. Nie będę zmieniał świateł, chociaż można. Ponieważ te są kozackie! Maskę zostawiamy. Światła. O, exhaust tipsy mamy, końcówki wydechu. Nie chcemy. Felgi mamy. Karbonowe części, karbonowe. Dobra. Yes. I czym wyjeżdżamy? Dobra, wyjeżdżamy dalej. Zostało nam jeszcze chyba trochę kasy. Tak, 1500. Hey dude, listen up. As part of that sponsor deal, you have to do some publicity work by scoring a DVD cover. Now don't stress out on me, because you're in luck. The producers of the DVD Bayview's Best are looking for the right ride for their cover. But to score them, you have to build at least a one-star car to be noticed. So get out there and mod out your ride. Oh, and I almost forgot. There's a pretty sweet bonus in there if you do. I'll call you later. Aha, no czyli mamy okasa. Fuck. Czyli mamy osiągnąć jedną gwiazdkę. Jedną gwiazdkę wyglądu, żeby odblokować, chyba dobrze zrozumiałem, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale może dobrze zrozumiałem, nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
żeby odblokować możliwość zrobienia sobie zdjęcia właśnie w magazynie, i to jest kolejna część tej całej stawianie na taką sławę w motoryzacyjnych czasopismach w tej grze. Jaki inny kolor? No pomyślcie, proszę was. Biały? Lub czarny? Czarny. Następny będzie biały. Spinery nawet można by... A, bo tak, bo... Trzeba wspomnieć rzeczywiście o... o tym, że w grze mamy dostępne auta typu SUV. Bardzo ciężko się nim jeździ, no ale da radę. No i dobra. Przemalowaliśmy naszego Nissana. No i to tyle by było na dzisiaj. Może coś nagram jeszcze z tego? Nie wiem, zobaczę. W każdym razie seria ruszyła. No i co? I zapraszam do dalszego oglądania. Dzięki i na razie.